Znajdujemy się na terenie farmy fotowoltaicznej, która powstała w ramach działania Zgorzelskiego Klastra Energii Odnawialnej Efektywności Energetycznej, potocznie zwanego Z-Klastrem. Jest to jedna z największych w tej chwili w Polsce instalacji. Firma Elektrum jako generalny wykonawca wybudowała jedną z największych farm fotowoltaicznych w Polsce. Projekt wymagał innowacyjnego podejścia oraz zastosowania najnowszych i niezawodnych technologii, takich jak urządzenia dostarczane przez firmę ZPUE SA. Podstawowym elementem wyprowadzającym moc są właśnie stacje dostarczone przez ZPUE, wyposażone są w transformatory i MEF-y, które są jednym z kluczowych elementów dla sprawnego i bezpiecznego działania tego systemu. A jak ważne jest to bezpieczeństwo, niech będzie fakt, że między innymi ta stacja, która znajduje się za moimi plecami, jest stacją, która wyprowadza moc do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, do stacji R312, która znajduje się wewnątrz kopalni Turów. ZPUE SA dostarczyło 64 nowoczesne stacje o mocy 1 MW, w których w skład wchodzą rozdzielnice średniego napięcia typu Rotoblok SF oraz rozdzielnice niskiego napięcia pracujące w sieci IT typu RNW. Dodatkowo dwie dwubryłowe 10-metrowe stacje matki, które pełnią rolę pomiarową, sterowniczą oraz kompensują moc bierną. Firma IMEFY istnieje na rynku polskim od 11 lat. Obecnie jesteśmy we wszystkich segmentach naszej gospodarki związanej z wytwarzaniem i dystrybucją energii. Od 4 lat bardzo aktywnie uczestniczymy w procesie transformacji polskiej energetyki związanej z pozyskiwaniem energii z OZE. W tym okresie dostarczyliśmy ponad 1000 transformatorów olejowych i suchych żywicznych do farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 1000 MW. Dla Zgorzeleckiego Klastra Energii dostarczyliśmy transformatory olejowe typu SOIT, specjalnie zaprojektowane do tego typu aplikacji. Ten projekt jest dla nas szczególnie ważny, ponieważ dotyczy on największej jak dotychczas farmy fotowoltaicznej w Polsce. Ponadto jest to największy projekt zrealizowany przez IMEFY i firmę ZPUE Włoszczowa. Projekt wpisywał się w strategię Wizję Elektrum, to jest budowanie alternatywnego i zrównoważonego systemu energetycznego oraz tworzenie kompleksowych i oryginalnych rozwiązań. Nie jest to koniec rozwoju tego projektu. Mamy nadzieję, że tacy partnerzy właśnie jak ZPUE czy IMEFY będą uczestniczyć dalej w rozwoju tego projektu. Zgorzelecki Klaster Energii Odnawialnej planuje ponad 600 MW nowych instalacji. Są to instalacje, których celem będzie m.in. transformacja energetyczna tego regionu, czyli zastąpienie źródeł konwencjonalnych, jednostek wytwórczych, które znajdują się na terenie naszego powiatu, właśnie miksem energii z OZE. I myślę, że najważniejsze jest to, żeby budować to, żeby ten projekt, żeby mógł zaistnieć jako bezpieczna alternatywa dla właśnie jednostek konwencjonalnych, musi współpracować z najlepszymi dostawcami, między innymi dlatego Z-Klaster jako dostawcę tego jakże kluczowego komponentu, jakim jest stacja rozdzielcza razem z transformatorem, wybrał właśnie tę firmę.